ogóle myślę, że najwięcej to my zawdzięczamy Mareczkowi. Jakiemu? A, to Mareczek to by polskie przepił i sprzedał. No, ja to jemu mówię, żeby matkę swoją w łyżce wody utopił. Zresztą no. Tak miał, że wiesz, go oddała. Zresztą tak miał, że go oddała, wiesz, on nie ma rodziców i a tutaj mam takiego Zeleskiego jednego, co ma rentę sierocą, to ma chyba z 1200 czy 1600 nawet mówił, że ma, czy to możliwe, taką wielką rentę ma sieroca, wiesz? Nie ma takiej dużej renty, tylko posłuchaj, jest renta jakaś chorobowa, jeżeli był rodzic opiekunem, rozumiesz? No. I to jest renta rodzica, no. I on był jako rodzic, żył i po prostu miał tą rentę, nie? I po prostu rodzic zmarł i ta renta została mu po rodzicu. Właśnie, no. No, ale taki samo istnieje renty z OPS-u czy z państwa, jeżeli nie pracował, nie dostanie. No. Ale to musi udokumentować chorobą, bo ja znam takiego chłopaka, który ma rentę, przykładowo tam około 2000, nie? No. Ale on ma tą rentę po ojcu. No. Ale, bo ojciec się nim opiekował, bo on tam ma jakąś chorobę, rozumiesz, który nie może pracować, nie? Tak. Umysłowo jakąś chorobę ma, nie może pracować i ma rentę po ojcu, nie od państwa, nie z ZUS-u, niczego. Tylko ojciec się nim opiekował, rozumiesz, i go pilnował. Ojciec zmarł i on tą rentę dostał po ojcu. I dlatego, a tak nic państwo nie daje, zresztą wiesz jak jest, czy ZUS, czy państwo, jeżeli nic nie masz, to nie daje. A jeżeli daje pijako, to daje z litości, albo te renty na głowę, wiesz, a później są takie skutki, że państwu chodzi o to, bo uważają, że ludzie, wiesz, nie mają głowy do rządzenia, wtedy takimi ludźmi można manipulować, rozumiesz? No tak, oczywiście, za mądry nie może być. No, a ja uważam, że młodzi, wiesz, młodzi już patrzą na świat inaczej, czyli internet i tak dalej, że wiesz, teatry upadają, bo młodych ludzi mało chodzi do teatrów, dużo ludzi chodzi do kina, rozumiesz? Tak, no. No i po prostu kino, internet i tak dalej, i tak dalej. To samo jak ty masz tego młodego, tam u siebie co mieszka, nie? No. To nawet jak on chce iść do pracy, on musi być spokojniejszy, bardziej panowany, nienerwowy, rozumiesz? No na pewno, na pewno. Bo słuchaj, bo nawet trzeba czasami wiele rzeczy w pracy znieść i tolerować. Nie dać się w kaszę dmuchać po głowie, srać, jak się mówi, ale też agresją nie można odpowiadać wulgaryzmem, nie? Tak. Bo to wtedy powoduje konflikty. Trzeba być człowiekiem opanowanym, no, tak? Żeby wykonywać daną pracę, nie? No oczywiście, ale to wiesz, prędzej jak ktoś jakąś tam budę ma i pilnuje, wiesz, to jeszcze prędzej, wiesz, no. No ale wiesz, ale na takich budach, na takich ochronach to już są tacy starsi ludzie, nie? No. Czyli wiesz, oni już tam pracują długo, są odpowiedzialni, rozumiesz? A on taki jak jest młody, ma chłopsiu w głowie, no. To jest praktycznie jeszcze nieodpowiedzialny, nie? No. No to wiesz, to po prostu nikt mu takiej nie powierzy pracy, nie? Ale zobacz Ewka, że ten Mareczek, on normalnie może podjąć jeszcze pracę. No oczywiście, że może. No i właśnie, i co to jest, że on tutaj żeruje na tych, ale on może, normalnie on tam niby pracuje, gdzieś na drabinę, coś gdzieś tam dorobi, jakoś dużo, niedużo, gdzieś tam coś po znajomości, gdzieś coś tam nagrywał, ale teraz już nawet kamery nie ma, wiesz. Wiesz co, no. To nagrywanie to jest wszystko fikcja, bo kiedyś mi pokazywał jakiś tam teledysk, nie, no. Piosenkarza, i że on tam jest, na tym teledysku, tam gdzieś za granicą, nie? No. Bo to wszystko jego psychiczne marzenia urojenia, rozumiesz? A tak, przecież wiesz, że Mareczek to ani wierszyka nie zarecytuje, ani melodii nie ma, no to gdzie on tam coś? No i ja do niego powiedziałam, że zobacz, to wszystko ściągam z internetu, a mi wciskasz kit. Ja wiem, myślę, że jestem taka głupia, że ty, ja wiem, sprzedasz mi kit, a ja kupię z ciebie. Ja mówię, słuchaj, za stara jestem, żeby na te plewy się dała nabrać. Aha. Ja mówię, ściągasz różne wierszyki, różne poezje, książek, ja mówię, z internetu, a później mi recytujesz. Ja mówię, albo coś Wiesiek napisał, a ty mu ukradłeś, że to jest twoje. No i się śmieje, nie? Tak. Mówię, że ty masz najlepsze zdolności, bo tylko do kieliszka. Ja mówię, wziąć i wypić i się upić i spać. Ale to jest niedobre, wiesz, że
On tutaj czasem potrzebuje 2, 5, 10 zł, a tak lekkomyślnie to przepija. Ja wiem, że on gdzieś tam u kogoś żeruje na garnuszku jest, żeby ktoś tę wódkę postawił, ale jak on by miał kupić tę wódkę, to nie daj Boże. On chodzi do starszych kobiet, rozumiesz? No. I on bazuje u nich. W ogóle jak mu nie syt, bo są ludzie starsi, którzy nie mają, rozumiesz? Którzy wymagają potrzeby, żeby się z ludźmi czasami podzielić, jak się to mi gorącym posiłkiem. Samotne nie? baby, no tutaj taka Jaćka mieszka za ścianą, tak, tak, no, w drugim bloku. No. Bo słuchaj, bo jak ja przykładowo mieszkałam gdzieś w pewnym tam miejscu, nie? No. To mieszkała starsza babka, to przykładowo jak ja gotowałam obiad, nie? To zawsze przykładowo i tam w pojemniku taki, taką czy salatorkę z pokrywką zanosiłam gorący posiłek, rozumiesz? Mm-hmm. Bo ona była taka niedołężna, taka niepełnosprawna fizycznie, nie? To ja wiem, przecież jak się ugotuje dla dwóch osób, to się może najść trzecia osoba, nie? No, oczywiście. To zawsze, wiesz, ugotowałam jedzenie, czy tam kawałek mięsa, czy zupę, to zawsze jej dałam, nie? I ona się cieszyła, nie? Mm-hmm. Zawsze, wiesz, mi dziękowała, bo gorący posiłek jest ważniejszy jak kanapka, nie? Mm-hmm. No, mm-hmm. Czy tam rosół, czy tam zupę pomidorową, czy tam ogórkową, cokolwiek gotowałam, to zawsze jej tak w salaterce takiej pojemności około litra, to wiesz, zanosiłam, nie? Mm-hmm. No, jak nie pracowałam, miałam wolne. A jak pracowałam, to czasami rano jej zaniosłam, czy coś, żeby sobie gorące zupy tam, czy w rondelku odgrzała i żeby sobie mogła zjeść, nie? No właśnie, no oczywiście. Ale to też jej, wiesz, dawałam tam bezinteresownie, jak się to mówi, nie? Powinniśmy sobie pomagać naturalnie, jak i dwoje, to trzecie, jak i trzy, to i czwarte, i piąta, można. No wiesz, ja daję bezinteresownie, nie potrzebuję jedzenia, nie? Żeby ktoś mi coś dawał. Jeżeli mogę dać, to się podzielę. A jeżeli, wiesz, ktoś się pieniądze przepija, to też się nie będę dzieliła, bo nie będę pracowała w końcu na pijaka, nie? Tak, ja oczywiście. Ja mu powiedziałam wprost, słuchaj Marek, jak mogłam się z tobą dzieliłam, ale widzę, że te pieniądze przepijasz, kupujesz alkohol. W końcu ja nie będę traciła swojego czasu życia na twój alkohol. Ja mówię, masz kurde dwie ręce, ja mam też chory kręgosłup, się nie rozczulam i pracuję, nie? Ale ty zobacz, że ten alkohol, on jak ktoś ma raka, nawet niewielkiego, to on pobudza tego raka, wiesz? Nic na ten temat nie wiesz, widzę, no. Marek ma raka, ale mózg, to jest jego wszystko urojone, wymyślone. No, no. Zobacz, on sprawny fizycznie, jest dobrze, on tylko przed lekarzami udaje, żeby wyłudzić pieniądze, wyłudzić sanatorium. Tacy ludzie jak oni, to jest nie jeden w Polsce. To jest nie jeden w Polsce, ja cały czas o tej Lipskiej mówię. Ja mówię, że ja z tą Lipską ciebie muszę pożenić. Ale widzisz, jedno takie same, drugie takie same, a ładunki takie tako samo imienne się odpychają. Jest w elektronice, no. Tylko minus z plusem się przyłącza. A no. Plus z plusem się rozdziela, minus z minusem się rozdziela, tylko odwrotne to się łączą. No. To masz rację. No, to więc i to taka załza, i to taka. A ja dzisiaj do tej Litki mówiłam. Ja mówię, słuchaj kochana, ty tu już dwa razy padłaś pod drzwiami. Co ty chcesz zrobić? Bo ona teraz jedzie do sanatorium, ale to gdzieś bardzo daleko i będzie miała trzy jakieś tam ważne zabiegi i drogie, których by tu nie miała nigdzie. No i ona za wszelką cenę, ja mówię, słuchaj, może będzie już ten śnieg straszny i ona do tego sanatorium pojedzie, potem tu przyjedzie, a potem by jeszcze, nie wiem, chciała może by do domu jechać, bo to zawsze na te święta, jako ta baba moherowa, Matka Boska się rozpleniła. No i tego, no, do tego sanatorium, a ja odnośnie tego mieszkania, że ona chce ściągnąć do Warszawy w ogóle, że ona źle zrobiła, że wyjechała na wieś, że ona córkę chce tu ściągnąć. Ja mówię, słuchaj, no jakby ta córka... Ale jak córkę, do ciebie do mieszkania? Nie, to ja jej tylko mogłabym zasugerować, słuchaj. Jesteś przy kimś, tutaj z tą Kryśką to już masz przegrane. Ale słuchaj, tutaj zawsze u mnie możesz być kątem. Jak będziesz tu walczyła w tym sądzie i tak dalej, ty myśl z tego punktu widzenia, a nie z tego, że ty coś kupisz, że coś ci się należy, bo to jest tak drogie, a ty nie masz ani grosza, nawet nie masz na kromkę chleba. To co ty załatwisz? Bo ona jeszcze myśli po komunistycznemu, że kiedyś były przydziały, że kiedyś coś się komuś należało. A teraz już nic. Janek Witek jej to tłumaczył. Babo, wiedźmy. No, wypierdalaj, tak jej mówił, wiesz, bo ona tu obiecała, że ma papierosy. No słuchaj, to no. Ci powiem jedną ważną rzecz. No. Ja się trochę za komuny też schowałam i mieliśmy dom jednorodzinny, rozumiesz? No. I wcale to tak nie wygląda, że wszystko ci dawają.
No. Za komuny, jak masz dom jednorodzinny, prywatny, no, to wszystko inwestujesz ze swoich pieniędzy. No. I nic ci się od państwa nie należało, nic państwo ci nie dawało. Tylko jak budowałeś, to mogłeś mieć jakieś tam ulgi z podatków, z czegokolwiek, tam rozumiesz, o co chodzi? Właśnie. Ale nic ci nie należało, bo jeżeli chodzi o remont, o malowanie, cokolwiek zrobienie na takiej działce, to robiliśmy wszystko za finanse w ramach własnych i nic złotówki od państwa nie przypominam sobie, żeby moi rodzice cokolwiek dostali. Właśnie, no. No. Po prostu robili wszystko sami, a mój tata jak pracował, rozumiesz, to brał przykładowo pożyczkę z pracy i wtedy by przykładowo robił jakiś remont czy coś, a wtedy z pensji mu potrącali, albo on sam tam płacił, to była taka u niego w zakładzie pracy kasa pożyczkowa, rozumiesz? No. I on po prostu sam te raty wpłacał, żeby nie brać z banku, tylko lepiej z pracy, bo tam nie płacił procentów z pracy, a w banku to wie zaraz procenty, nie? Właśnie. No i nic się nie należy. Ja nie pamiętam coś takiego, żeby za komuny coś dawali. Tylko po prostu ludzie się tak w blokach nauczyli, rozumiesz, że płacisz i że ci się należy. Posłuchaj, mój wujek też ma tu mieszkanie, rozumiesz, i on nic od administracji nie dostaje, tylko jak administracja mieszkanie tutaj, przykładowo jak zamieszkał początkowo, mu dała, rozumiesz, ale to tylko był też wlew, kibel, wanna wymalowane na biało, rozumiesz? I doprowadzone do stanu mieszkalnego, rozumiesz? A resztę cokolwiek sobie robi, tylko wszystko w ramach własnych. I nic się nie należy, i wszystko płacisz, a jak ci się nie podoba, to krótko wypierdala i krótko piłka, rozumiesz? No tak! Tak, no. Słuchaj, albo płacisz, albo spierdalaj, krótka tak, piłka, nie? No. A nie, że ci się należy. Należy ci się płacić, rozumiesz, bo mieszkasz tyle, że masz wygodę, że wiesz, masz ciepłą wodę, masz gaz i nie musisz się o nic martwić, nie? Tak. I przykładowo, jak jest ciepło, to się włączają ciepło i z tego korzystasz. I nic się nikomu nie należy, należy to się płacić i pracować i płacić podatki, rozumiesz? No, oczywiście. No, jest, słuchaj, Dawid pracuje i od nikogo nie żąda i nikt mu nic nie daje, do nikogo nie chodzi, bo żyje z własnej pracy, rozumiesz? A to teraz uziemiony taki jest bardzo, co? Co, Dawid? No. Słuchaj, pracuje, ma własne pieniądze, może sobie pójść do kina, może sobie zjeść to, co chce, to, co mu pasuje. No. I jest po prostu niezależny finansowo od siebie, rozumiesz? Nie musi chodzić do OPS-u, żebrać, po prostu ma pieniądze, rozumiesz? Może sobie chodzić przykładowo do szkoły, czy tak dalej, czy się uczyć. No. Nie ma żadnego problemu, rozumiesz? Nie jest łatwo, no ale wiesz, zorganizowany, odpowiedzialny i po prostu żyje wokół życiem i jego życie i inne nikogo nie obchodzi, rozumiesz? A ty tam nie chodzisz na te patelnie, pod to metro? A czasami tam chodzę, nie co tydzień. Znaczy, ja chodzę jako wiceobserwator. Ja nie chodzę tam, tylko nie jest, rozumiesz? Rozumiem. No bo ludzie mnie znają, ale wiesz, tam ten Paweł na patelni, mamy sprzeczność punktu widzenia religijnego, rozumiesz? No i tam kiedyś tak była dyskusja i wyszło tak, że wiesz, aha, nie dogadujemy się, nie? No. Bo ja jemu powiedziałam, że ja nie wiem, jak zdrajca sprzedaje Ewangelię za mistrzyskie sprawy, rozumiesz? Aha. A tego nie powinien robić, nie? No tak. Że jeżeli chce, to powinien jedzenie dawać za darmo, ale wiesz, nie przyciągać tam ludzi do siebie. A oni kątem tego mają później różne ośrodki, nie ośrodki, czyli ciągną ludzi do siebie, nie? Aha. I wiesz, i się mój pogląd nie podoba, no i kiedyś tam rozmawialiśmy, ja serwowałam z takim chłopakiem, który też jest na patelni co tydzień, no i wiesz, on wie, że ja mam syna Dawida, nie? No. Aha. No i się pytał, jak się zapatruje na patelnię, nie? Tak, no dobrze, słuchaj, się zapatrujesz. I słuchaj, ja powiedziałam, że Dawid tego nie popiera, bo by pijaków pogonił do pracy, bo się nie chce pracować, rozumiesz? No tak. I nie mają obowiązków. No i to wiesz, negatywnie powiedziałam ich punktu patrzenia, rozumiesz? No i nie odzywają się teraz do mnie, no bo to skrytykowała, bo jak widzę, to są sami pijacy i tak dalej, rozumiesz?
Ale oni niestety czasem są ordynarnie odzywający się do tych pijaków, ci z tej sekty pod krzyżem. Bardzo są ordynarni, a ty, wiesz, tak mi się to przyuważyło, wyczuło. Ale powiem ci tak, jedna rzecz, pijacy są też agresywni, bo po prostu zaczepiają ludzi o pieniądze i tak dalej, rozumiesz? Także wiesz, jedna i druga strona nic nie jest warta, ale oni chyba umowy mają do końca roku, później nie wiadomo, czym to przedłużą, rozumiesz? No. Bo tam były też skargi, że wiesz, jak są te biletomaty, to te żebraki stoją i, tak, i po prostu żebrają pieniądze i tak dalej, i tak dalej. O to chodzi. A ty słuchaj, a ten Dominik to ponoć, on gdzieś tam w Tartaku pracuje, pod Wrocławiem. Nie wiem, gdzie pracuje, co robi, a masz do niego numer telefonu? Nie, to było już jakiś czas, bo tutaj czasem do Marka dzwonił, że jakby był w Warszawie, to żeby Marek go tu olewa, bo kiedyś on przyjmował go, to ty sama mówiłaś, że go widziałaś tam u Mareczka. A teraz on już nie przyjmuje, bo to Mareczek też nie chce, żeby ktoś go okradał, wiesz. Ale posłuchaj, posłuchaj jedną rzecz. Wcale Dominik go nie okradał, bo jak ja byłam i był Dawid, rozumiesz? No. To Dominik miał pieniądze, no, i kupował alkohol, rozumiesz? Odszedł z Dawidem też do sklepu, tylko Dawid nie pił, Dawid wylewa ten alkohol, bo oni chcieli, żeby Dawid też pił, rozumiesz? No, o co chodzi? No. A Dawidowi się to nie podobało, bo jeżeli ktoś się pije, to nie musi pić, nie? No. Po prostu wiesz, pijak jak pije, to czegoś nie rozumie, nie? Że no, ktoś się musi pić. Dziękuję, napij się za moje zdrowie, bo ja no, jestem stanowcza, Dawid jest też stanowczy, nie pije, bo nie ma takiej potrzeby, nie? No wiesz, oni by go zdemoralizowali, wiesz, no. Ale Dawid po prostu, jeżeli jemu towarzystwo nie pasuje, to on po prostu nie przebywa, nie chodzi, nie spotyka się, rozumiesz? Słuchaj, to jest cygański wrzask. Jak jest ten Dominik i to wrzeszczy i to wrzeszczy. Ja mi to ty nie słyszysz, jak ty gadasz, Mareczek? Jesteś jako ten cham, wrzeszczysz na cały regulator. Czy to ktoś tu głuchy jest, czy co? I ja tego też ja nie lubię. No. Ale w ogóle Marek, posłuchaj, tego Dominika prowokuje, bo on pierw go zacznie wyzywać, rozumiesz? No. I później się Dominik tam czasami mu coś powie, bo go Dominika zdenerwuje, bo Dominik nawet słyszał to, jak Marek, jak już odchodziliśmy, że następnym razem co ja mam to Mareczkowi przynieść, nie? No. A Dominik mu zwrócił na to uwagę, powiedział, że nikt ci nie musi przynosić, jeżeli ktoś się da dobrowolnie, to jest innego. A ty już robisz listę żądań, kto ci co ma dać, rozumiesz? Tak. Żeby tak się nauczył ludzi szanować, że ktoś może coś mu dać, ale nie musi. Ale względem tolerancji, że przychodzi, to po prostu przez grzeczność może mu coś dać, a nie, że on żąda to. Rozumiesz, o co chodzi? Tak. No a on sobie żąda. A żebraczka to nie żąda? Dajcie mi, żebraczka to nie żąda? Mareczek na żąda. No, taka jest żebraczka, siedzi tam pod Biedronką, Nowy Świat Świętokrzyska, ale ona chodzi po Nowym Świecie Krakowskim, taka w brązowym, taka gruba, to raz wygoniła babkę szlachciankę z pierwszego miejsca w autobusie i potem wyskoczyła z autobusu koło Empiku, tam Palma i leci z wyciągniętą ręką, bo tam stali przy wejściu tacy biznesmeni, a ja do tej babki mówię, pani zobaczy, panią wypędziła żebraczka, która teraz biegnie z ręką wyciągniętą, a ona mówi, a co mnie to obchodzi? Ja mówię, no pewnie, że lepiej, żeby nie obchodziło, ale żebraczka rządzi na Krakowskim w Warszawie. No ale wiesz, Mareczek niech nie gada na tego Dominika, bo jak ja byłam tam, rozumiesz, to Dominik jak tam otwierał portret, to widziałam, że miał pieniądze, miał pięćdziesiątki, miał setki, rozumiesz? No. I po prostu jak przyjeżdżał do Marka, to miał pieniądze i z Markiem te pieniądze przepijał. I on chodzi do sklepu i kupował. Tylko jest taki problem, że jak Dominik pieniądze przepił, rozumiesz? No. I nie miał na powrót, to Mareczek później skąpił, żeby mu dać. Bo Mareczek przykładowo wyłudził, raz tak zrobił, że wyłudził od niego pieniądze na zero, a Dominik później nie miał za co wrócić do domu, nawet pieniędzy na bilet nie miał. Rozumiesz, o co chodzi? Tak. No. Bo wszystkie pieniądze przepił u Mareczka. I niech Mareczek nie pieprzy, że tam Dominik jak przyjeżdża, to go okrada, bo Dominik mu rzeczy kupuje i Dominik mu nic nie bierze, bo jeszcze Mareczek żąda od niego, ma żądania, żeby jedzenie mu przywoził Dominik Mareczkowi, rozumiesz? No tak.
Tam Mareczek okrada, ile tam tych kapeluszy było, ile tam tych tego, jakiemuś Karolkowi na kapelu. Ja mówię, słuchaj, no to ty weź się opamiętaj, no może jeden jak bierzesz, ale nie wszystkie. A poza tym Karolek, jakiś Karolek, powiedzą, że jesteś pedofil, różne takie, wiesz, podejrzenia będą. Się nie usługuje jakiemuś małemu dziecku, ma swoich rodziców, swojej babki, nie wiadomo co. No i bardzo dobrze mówisz. No. Bo to jest podejrzenia, że może jakieś mawiesz, pedofilskie takie podejście. Tak. A po drugie, mówię ci tak, dobrze, że się od Marka uwolniłeś. No tak, on się uwolnił, bo po prostu wiesz, on po prostu wycygania, wyłudza tylko, wiesz, i żebrze cały czas i po prostu uważa siebie za księcia. O, jaki fajny Żydek poszedł w kapeluszu, aż dziwne, że tu na Saskiej jakieś coś dziwnego, czarnego poleciało. Także słuchaj, no. On ciągle żebrze i jemu ciągle mało, ale on jak kłamie, że jemu coś potrzeba na to, dużo więcej i on się zawstydził, że to z tą firmą Orange nie wyszło, że on tu nakłamał, że jakieś 290, a tam było 41. Ja mówię, to mi na adres e-mailowy wszystko przychodzi, ile płacić, idioto. To myślałem, że ja nic nie wiem. Patrz, jakie to pod pretekstem, wiesz, szantażysta, pod pretekstem co robi? Nie, bo on cię uważa za człowieka, rozumiesz, psychicznie chorego i że ty nie jesteś w temacie i nie wiesz nic, o co chodzi, nie? No ale on tak, wiesz, bo człowiek dobry, tak jak na przykład Jezus Chrystus, był dobrym człowiekiem, dawał wszystkim, to oni go mieli tak, za Belzebuba, że nawet jeśli te cuda czyni, to czyni mocą demonów, że jak mówi jakieś mądrości Jezus Chrystus, to wszystko jest spisane w Ewangelii. To, że jest nieuczony, że Jezus Chrystus jest prostakiem i że nie kończył takich szkół, jak kończyli ci faryzeusze. To ja ci tylko tak przykładowo mówię, prawda?